Ten termin ekopoezja jest, został stworzony na kanwie innej kategorii, która w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś czasu robi sporą furorę, mianowicie ekokrytyka. I mówiąc najkrócej, najprościej, ekokrytyka jest takim sposobem czytania literatury, który kładzie nacisk na relacje pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem. Celowo nie mówię środowiskiem naturalnym, chociaż to by się narzucało w punkcie wyjścia, dlatego że to środowisko, którym ekokrytyka się zajmuje, może być także środowiskiem wytworzonym przez człowieka. Więc może być to na przykład środowisko miejskie. Podstawowa natomiast kwestia polega na sposobie, w jaki ta relacja między człowiekiem a jego środowiskiem, jego otoczeniem, w którym żyje, jest przedstawiana w literaturze, w naszym przypadku w poezji. Zanim porozmawiamy na temat ekopoezji, ekokrytyki i o tym, w jaki sposób literatura radzi sobie z przedstawianiem wspomnianej przeze mnie relacji, chciałbym poprosić Jacka Podsiadłę i Edwarda Pasewicza, żeby przeczytali kilka wierszy, które być może dadzą nam wyobrażenie o tym, czym ekopoezja jest. Gdyby wiersz nie był ekologiczny, to musiałby być nieekologiczny, a takich no prawie, że nie ma, prawda? Chyba, że ktoś napisze, byłem w lesie i wysypałem śmieci. Ale przyciśnięty do muru zacząłem grzebać dzisiaj w swoich dokonaniach artystycznych i przypomniało mi się, że dwa razy pisma ekologiczne pytały mnie o zgodę na zamieszczenie moich wierszy. Więc domyślam się, że te właśnie wiersze w tych pismach, a jest ich trzy, są to wiersze ekologiczne. Także jeśli można... One były wybrane przez to pismo? Tak, tak. Aha. Jeśli można, to... A to one nie są za dobre właściwie, może dlatego, że się właśnie wydają ekologiczne. Może dwa, żeby nie za dużo. Ostatnie godziny nocy, strach wejść do lasu, ale wchodzimy. Ledwie widać ścieżkę, po bokach trwają się kształty. Bezgłośnie majaczą w ciemnościach niepodobne do siebie znaki rozpoznawcze. Mucha węszy, biegniemy. Palące mroźne powietrze toczy się w obolałe płuca. Jak mało znaczy mój impet, gdy wpadam na skostniałą formę iglastej gałęzi okrytej zmrożonym śniegiem. Zmęczenie powtarza swój ograny chwyt. Organy mojego ciała śpiewają unisono. Zjawy się nie zjawiają, nie ma innego świata, tylko rytmiczny chrzęst śniegu i wysiłek, który powoli, powoli uwalnia. Teraz, kiedy powoli rozluźniają się moje mięśnie. Stoję nad rzeką w mroku, zamieniam się w słuch, zamieniam się w węch. Jeszcze pachną trawy, słychać ptaka, kumkanie żab i ludzki rechot od strony ośrodka wypoczynkowego. Jestem otrutą rybą, okaleczonym łosiem. Byli mi się napisali okaleczonym łososiem, ale jestem odwrotną rybą, okaleczonym łosiem. Łoś, pokaż tu łoś. Chciałbym, żeby na ziemi nie było oprócz mnie żadnego człowieka. Choć wiem, jak docenia się drugie ciało w chłodną noc pod gołym niebem, albo gdzieś, gdzie jest cały tłum tańczących i każda samotność mnoży się, potęguje w lustrzanych wnętrzach sal. Chciałbym zamieszkać w jamie wygrzebanej w lesie z psem, borsukiem i owcą. Pozbyć się lusterka, tak jak dość już dawno wyrzuciłem grzebień. Zaniechać korespondencji, myć się wodą i piaskiem. Poznałem na własnej skórze dobrodziejstwa epoki i wiem, że nie ma dziury, w której bym mógł się ukryć. 15 lat temu taki pisałem wiersze. Ekologiczne. Ach, możesz przeczytać jeszcze kilka... Tych, które normalnych? Zostały... Tak. Normalnych, tak. Normalnych. Bo to by znaczyło, że etap ekologiczny ma już daleko za sobą. Nie myślałem o tym dzisiaj, bo często o tym nie myślę, przyznam się, ale rzeczywiście w
tych wierchach, które kiedyś sam postrzegałem jako ekologiczne, tak bym ich nie nazwał, ale bardziej mi się podobały kiedyś wiersze Bentham Snydera, Roberta Bly, czasem przez takie swoje właśnie zanurzenie w środowisku, właśnie naturalnym do tego. Jak poeta stał w lesie i patrzył, jak chmury płyną, to wiersz mu wychodził ekologiczny. Ale jak sobie o tym myślałem, że gdyby tam, nie wiem, jak poeta głaszcze korę drzewa i całuje to drzewo, jakby mu to podmienić na samochód na przykład, że stoi w mieście i się zachwyca karoserią samochodu. I no całuje światło. No tak, to w wierszu to nic nie zmienia. Dla istoty wiersza, no wiersz postrzegany jest mniej ekologiczny, tak przynajmniej. Więc tak, rzeczywiście, myślę, że jeśli w ogóle pod tym kątem poezję rozpatrywać, no to każdy dobry wiersz, albo który próbuje mówić o dużym kawale świata naraz, czyli o różnych środowiskach i ich relacjach, również w relacjach z samochodem, z drzewem na przykład, to jest ekologiczne. A normalny wiersz to byłby taki na przykład. Opole, ekloga czerwcowa. Szumią ogródki piwne zarybione ludźmi. Pod drzwiami USC rozsypany ryż. O, jest już młody bób po pięknych, wysokich cenach. W publicznych wodach płodowych pływają przechodnie. Podejrzane to wszystko jak szepty w oranżerii. Przez plac przy świątyni przejeżdża w żółtym mini dziewczyna na rowerze, pewnie w dobrej wierze. Ogląda się za kaleką, który ogląda się za nią i tak bełkocze, że w końcu sam sobie przerywa. Nad bankiem wiszą widma niespłaconych kredytów. Rolady dolarów przechodzą z rąk do rąk. Nóż się otwiera w kieszeni i wszyscy skrzywdzeni milkną. Dzieciaki na ulicy bawią się kości rodziców. Szybią się perspektywy, widoki łżą widokom. Autobus wyskubuje pędy panienek z przystanku. Żule leżą w akacjach jak nieogolony królewny. Palą karmeny, spijają miód z kolonskich wód. Ktoś próbuje rozpatrzać, bo rozpacz się opłaca. Po korytarzach ratusza krążą łapówki aż szumi. Do ryżu przychodzi sprzątaczka i już pozamiatamy. Krótka sutra. O czym zapominam od lat z górą 300? Sum ma sens, sensei. Jesteś przezroczysty i trwasz w zazen jak but pozostawiony na brzegu rzeki. List, którego nie wysłałem, nie obszedłby cię wcale. Powiedziałbyś, że sens jest pchłą, a rzeczywistość sierścią dla niej. Nie pomnę, jakich zwierząt jeść nie chciałeś i nie zapomnę roślin, którymiś mnie karmił. Przyznaj, to głupie wybaczać kartce, że nią jest, mruczyć sutry w barze karaoke i milczeć, kiedy przychodzę o świcie i mówię, mam sen, sensei. Ty wiesz, że nienawidzę chaszczy, ujść rzek, bagien, niedobrze mi pośród kłączy i mchów. Głos jak głos gubi się w alikwotach i odbija od okien, strzępki pajęczyń i zaplątanych w nie much. O czym zapominam, tym jestem? To powiedziałeś? Na oheblowanej desce ślad potu, który wypatrzyłem. To jeden bardzo ekologiczny. Drugi też ekologiczny. Postne potrawy. Nie ma żadnego tematu. Jest tylko głos torujący sobie drogę z kuchni, skwierczenie kotletów, bulgotanie ziemniaków. Powinienem lamentować, że nie spojrzą na mnie, że się nie podzielą spojrzeniem. Żadnej jasności nie będę miał w kwestii ziemniaków w mundurkach. Chciałbym tak oddychać, jak one milczą. Wstrzymuję więc oddech, ale po chwili fizjologia znów dyktuje prawa. Chciałbym być niepoprawny politycznie w kwestii fizjologii. Trupy winogron zwane rodzynkami moczą się w miseczce ze śmietaną. Mogę tylko zgadywać, co mają wspólnego. Rodzynki, śledź, cebula, ziemniak i śmietana. Język mnie bystro uprzedził. Pojawia się obrazek i nie ma żadnej grozy w tym, że to samo widzę przy kolejnym spojrzeniu. Cynaderki nie lepiej brzmią niż cykada. Pod kocem i tak ukrywa się przegrzane ciało. Gorączkowe szepty na nic się zdadzą ogłuchłym przedmiotom. Nie ma żadnego tematu. Są tylko odchodzące od głosu nitki innych głosów, które się jeszcze bardziej rozszczepiają i nieprzyjemnie robi się u podstawy czaszki. Niewiele więcej niż ruch palca potrzeba, by znowu wrócił głos jak dawniej. Trzeba wyświadczyć sobie przysługę, chytrzej podejść zwierzynę w lesie, mimo że słabe są jeszcze płuca, mizerno skrzela. Żadnego słowa nie wolno pominąć. Trzeba wierzyć w postne potrawy.